Polska Telewizja Narodowa. Jesteśmy na spotkaniu w OPZZ-cie z Ruchem Społecznym Rzeczpospolitej Polski. Spotkałem tutaj pana Piotra Ikonowicza. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Można dwa słowa? Dwa słowa. Ale to przestań. Ale co ty opowiadasz? My jesteśmy ogólnoludzka. No ale ja też jestem ogólnoludzki. Ja robię dokumentalny film. Przestańcie się wygłupiać. Ja to jakieś tam... Jakieś naród się składa z kulczyn i biednych. Ale ja też jestem z biednymi, bo ja jestem szefem fundacji, która pomaga bezrobotnym. To ja też z tej samej... A ta telewizja jest... Telewizja jest strukturą fundacji gospodarczej bezrobotnym. Rozumiesz to? A że się tak nazywa? Nie, rozumiem, to szanuję. Dobry pani. Dzień dobry. Widzę, że pani ma dużo srebra. Tak, ja kocham srebro. Pomorska Telewizja Narodowa. A pani z jakiej jest organizacji? Ruch Sprawiedliwości Społecznej. I pani jest bardzo sprawiedliwa, rozumiem. Staram się w każdym razie. I tak, i pani z Piotrem Ikonowiczem działa. Tak. Wtedy. Aha. I co wy tam robicie w tej Ruchu Sprawiedliwości Społecznej? No, proszę pana, dużo go opowiadać. Niech pan sobie poczuje. Ja byłem na założeniu tego ruchu nawet. No i na tym się skończyło właśnie, że tak, pan... No, bo ja mam swoją fundację. No, więc jeżeli pan chce wiedzieć, to niech pan sobie poczyta w internecie na Nie, stronie. Ale telewidzowie chcą wiedzieć i teraz pani mówi do kamery, nie do mnie. Ja nie chcę wiedzieć, nasi telewidzowie chcą wiedzieć, dlatego panią pytam, żeby pani coś powiedziała. Czym się zajmujemy? Ludźmi biednymi, wykluczonymi, przeciwdziałam eksmisjom. Nawet. Ja wiem, to widziałam w telewizji. Proszę pana, chcemy, żeby służba zdrowia była, bezpłatna, żeby szkolnictwo było bezpłatne, żeby w Ale to już szkołach, było kiedyś. Żeby w szkołach, a teraz u nas przepraszam, ale u nas w Gdańsku akurat odwrotna działalność jest, bo Platforma sprywatyzowała wszystkie największe szpitale. Ja chciałem zrobić wywiad z prezesem tej spółki, tego szpitala, to powiedział, że nie oddziela wywiadów. Nie musi. My chcemy właśnie, żeby każdy miał dostęp do służby zdrowia, żeby dzieci nie musiały płacić za obiady, które są skandaliczne w szkołach, żeby przywrócić... Wie pan, wszystko, co jest dla człowieka. Co ludzkie. Wszystko, co jest ludzkie. To my się tym chcemy zajmować. I się zajmujecie. A jakie efekty? No, wie pan, kilkanaście eksmisji żeśmy wstrzymali. To tak docelowo, że komornik odstąpił i ludzie mieszkają w tych mieszkaniach. Rozumiem. W dalszym ciągu. Tak? No a dalej, wie pan... Trzeba dalej działać, bo teraz kandydujecie do Sejmu Senatu, żeby, po prostu móc więcej coś zrobić. Nie zapomnij o budownictwie socjalnym, które generalnie nie istnieje. TBS-y. TBS-y nie są socjalne. Mówimy o budynkach komunalnych. Ja właśnie taki mieszkam do dzisiaj. W budynkach komunalnych, bo TBS-y nie są socjalne. Budynek socjalny ma niższy czynsz i trochę gorsze warunki. Dotacje są jeszcze dla mieszkańców. A poza tym w TBS-ach trzeba płacić wkład na mieszkanie. A tu się czeka i mieszkanie komunalne zostaje przyznawane człowiekowi. Przez urząd gminy. Przez urząd gminy z powodu jego trudności materialnych, finansowych, życiowych. Chcemy przeciwdziałać również wyprzedaży budynków komunalnych przez gminy i przez powiaty. Ale przeciwdziałać w jaki sposób? No, żeby zostawić te mieszkania komunalne i jako takie mieszkania były uchwały rady komunalne. Miasta, gminy. Dobrze, no. Dobrze, może pan się przedstawić. Moje nazwisko Hanna Barbara Paradowska, RSS. Ruch A pani? Jak się Anna Nowak. Miejcie uważnie, żeby media nie miały się na czym pastwić, że Przepraszam bardzo, bo ja tu siedzę. Może pani osłoni? Bo ja tu filmuję. Lepiej się przycisnąć. Trzeba kartkę na Kartkę jeszcze jedną, mało. Już nie mamy właśnie. No to trzeba przynieść więcej. To sugerować. Następny na tym się. No właśnie się rozpoczyna już.
właśnie się już rozpoczyna spotkanie działaczy ruchu społecznego Rzeczpospolitej Polskiej, no, którzy będą działać w całym kraju w celu wyłonienia bezpartyjnych na wybory ludzi, którzy chcą coś zmienić w naszym kraju. Chciałem się dowiedzieć, gdzie pana szukać. Nie wiem, później pojedę. Krzysiu, skąd cię tam z tyłu? Uzupełnijcie, to naprawdę. Albo do tamtego spotkania. No zaraz stajecie mi się już, znaczy to już dajecie w międzyczasie, żeby sobie tutaj usiedli, ale my zupełnie się na dobrze, szanowni państwo, bardzo proszę. Bardzo, bardzo proszę o ciszę. Prosimy o ciszę. Prosimy bardzo o ciszę. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu Sztabu Wyborczego Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej, takiego poszerzonego o koordynatorów wojewódzkich, o koordynatorów regionalnych, o koordynatorów poszczególnych okręgów. Oczywiście nie wszyscy dzisiaj są. Są media, jest Pomorska Telewizja. Natomiast bardzo się cieszę, że państwo przybyliście dzisiaj tak licznie. Powinno być nas naprawdę drugie tyle, no ale część tego ruchu składa się też z rolników. Musimy wiedzieć, że są żniwa, więc ci ludzie nie mogli przybyć, bo mają pracę polową, trzeba to uszanować. Ale przynajmniej cieszymy się z jednego, że pierwszy raz w historii polska wieś i polskie miasto pójdzie razem do wyborów. Z tego powinniśmy się cieszyć. Jeżeli dzisiaj tamci mają pracę, no to ci, którzy są mieszkańcami polskich miast, mogą się spotykać i obradować. Więc chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie powitać sztab wyborczy w składzie, no, Sławomir Zdebski to jestem ja, ale wiem, że jestem. Witam serdecznie też pełnomocnika finansowego, chyba to najważniejsza osoba, dlatego że liczy pieniądze, których nie ma. Leszek Kna, witam serdecznie. Dobra. A to ja wiedziałem, gdzie usiąść. Kasa. W sztabie wyborczym, jak wiecie państwo, jest również specjalista od wizerunku politycznego, pan Piotr Tymokowicz. Witamy cię serdecznie. Pozwólcie państwo, że zrobię taką szachownicę, ponieważ mamy kobiety w sztabie wyborczym, żebyście wiedzieli. W dniu dzisiejszym została powołana do sztabu pani Milena Słowkowska. Słowkowska, witam serdecznie. Pani Milena reprezentuje Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Jeżeli jesteśmy w Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, witamy szefa tego ruchu, pana Piotra Mikołowicza. W sztabie również jest i obecny na dzisiejszym spotkaniu kolega Piotrek Musiał, przewodniczący partii. Witam serdecznie. Witam serdecznie również koordynatora krajowego, takiego właśnie koordynatora, który ma za zadanie starać te wszystkie grupy społeczne, które mają iść w ruchu i pilnuje naszego Facebooka, pan Dariusz Grudziewski. Witamy cię, Darek. W dniu dzisiejszym również doszedł do nas, do naszego sztabu kolega, który będzie reprezentował sekcję Młodzieży Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej, kolega Piotr Dziurzycki. Witamy. Szanowni państwo, w sztabie jest jeszcze pani Karolina Wąka, ale jest jeszcze na Europie i nie ma dzisiaj pana Krzysztofa Prokopczyka. Natomiast Dariusz Woźniak, wójt gminy Rusiec, jest w drodze. Jadą tutaj grupą, która nawet przedstawiciel Ruchu Sprawiedliwości Społecznej też jedzie z nimi, ale dzwonili, że jakieś tam korki, więc nie będziemy czekać w międzyczasie dojadą. Natomiast chciałbym jeszcze tak wyjątkowo i bardzo serdecznie powitać przedstawicieli Ruchu Niepełnosprawnych na czele z Robertem Kuchaniczem. Witamy się, Robert, witamy się. To świadczy o tym, że
praktycznie co spotkanie to któraś grupa społeczna do nas dołącza. Cieszymy się z tego bardzo, a wiemy, że niepełnosprawni to też jest wielka siła, ale jednocześnie takie oczko w głowie ruchu społecznego, gdzie jak do tej pory nikt tej grupie nie pomógł. Nikt tej grupie nie pomógł, raczej starałem się z wyborów na wybory wykorzystać, aby tylko niepełnosprawni oddali swoje głosy, a później się o nich zapomina, gdzie dochodzi nawet do tego, że niepełnosprawni, opiekunowie niepełnosprawnych muszą wizyty składać w parlamencie, protestować. Więc no, świadczy to o tym, że wyniki tego rządu są takie, że w Polsce już tylko chyba Kościół nie protestuje, chociaż też z małymi wyjątkami, bo ksiądz w naszej parafii akurat był na blokadzie w miejscowości Znany i w tej chwili jest sądzony w sądzie rejonowym w Sielcach. Natomiast wszystkie pozostałe grupy praktycznie sprowadzały się do jednej wielkiej fali protestów. Ale szanowni Państwo, dzisiaj nie będziemy mówić o protestach, dzisiaj nie będziemy mówić o programie, dlatego że program Państwo znacie, macie Państwo program udostępniony. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj przedstawili sprawy organizacyjne, żeby dzisiaj mógł przedstawić nam sprawozdanie pełnomocnik finansowy, jak mamy w tych wyborach się zachowywać, jak przepuszczać środki finansowe przez konto, w jaki sposób zamawiać banery, gadżety, plakaty itd., itd. Chciałbym również, żeby głos zabrał pan Piotrek Itemokowicz i Ikonowicz w imieniu swojej grupy, ponieważ chcemy, żeby szefowie poszczególnych ruchów, którzy idą razem w ruchu społecznym, żeby mogli kilka słów powiedzieć, jak u nich wyglądają sprawy organizacyjne, jak wyglądają zbieranie podpisów, przygotowanie do zbierania podpisów, jak wyglądają przygotowania do obsadzania list wyborczych w poszczególnych okręgach, a może mają jakieś propozycje, które warto by było też zauważyć i wcielić w program naszego działania. Chciałbym tutaj również, żeby też takie sprawozdanie zdali koordynatorzy wojewódzcy z dotychczasowych dokonań. Wiem, że nie wszyscy dzisiaj są, ale ci, którzy są, dobrze by było, żeby dzisiaj takie sprawozdanie zdali. Chcieliśmy dzisiaj już tak konkretnie omówić sprawę zbierania podpisów. Bo dzisiaj, szanowni Państwo, chyba wiemy o tym doskonale, że możemy robić różne cuda, jeżeli nie zbierzemy podpisów, nie liczymy się w tej grze. My po prostu musimy teraz postawić na jedną kartę. Podpisy, podpisy i jeszcze raz podpisy. Natomiast w międzyczasie mamy przygotowany taki plan strategiczny, już przygotowany przez sztab wyborczy, taki początek. Natomiast to, co przygotowuje Piotrek Tymowowicz, to jest jeszcze w drodze. O tym poinformujemy na następnym spotkaniu, kiedy już wszystkie sprawy przygotujemy z Piotrkiem, tak jak powinno to być. Więc dlatego zaproponowałem Państwu, żeby w przyszłym tygodniu odbyła się pierwsza konwencja wyborcza w miejscowości Borki Kosny, powiat siedlecki. To jest taka mała miejscowość, w której ja się wychowałem, bo urodziłem się w Cielcach i chciałbym, żeby kampania, pierwsza konwencja wyborcza odbyła się właśnie w mojej rodzinnej miejscowości. Właśnie na tej słynnej bazie, gdzie media szkalowały, że ja tam jakimś rosyjskim węglem handluję, zboże z Ukrainy, z Kowalem i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym, żebyśmy w tym miejscu mogli się spotkać, tym bardziej, że przypada właśnie rocznica śmierci świętej pamięci Andrzeja Lempera i w tym dniu o godzinie 12 zostanie w jego intencji odprawiona msza święta. Poinformujemy o tym media, opinię publiczną i chcemy, żeby właśnie ten dzień był właśnie poświęcony i pamięci Andrzeja Lempera, ponieważ tak się składa, że ja byłem bliskim współpracownikiem Andrzeja Lempera, byłem przez rok wiceszefem klubu parlamentarnego Samobrony, ale jednocześnie z tego, jak wiecie już Państwo, bliskim współpracownikiem byli Piotrek Tymochowicz i Ikonowicz, więc no, ten rok jakby utożsamia się z działalnością Andrzeja Lempera za jego życia.
I właśnie moim takim sztandarowym celem jest dokończenie tego, czego nie zdążył zrobić Andrzej Lepy. I jak widzicie Państwo, jest to realizacja tego programu, który on przedstawił 15 lat temu. Ten program praktycznie nie zmienił się, dlatego że te same ekipy w Polsce do tej pory rządziły, więc on się nie mógł zmienić, bo w Polsce nic się nie zmieniło, oprócz tego, że w 89 roku Polska była Polską, a dzisiaj Polska jest kolonią wyprzedaną w 90%, gdzie nie mamy nawet swoich banków, hut, zakładów pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc uczcimy pamięć Andrzeja Lepera 9. Ja to chciałem Państwu czuć naprawdę wszyscy, ale to wszyscy przywódźmy na tą uroczystość, dlatego że to już będzie taki przebieg kampanii wyborczej. To będzie pierwsza konwencja, natomiast jeżeli dobrze sprzedamy tą konwencję w środkach masowego przekazu, to później już łatwo nam pójdzie i takie generalne otwarcie będzie, jak wiecie Państwo, w Krakowie na Nowelu z udziałem Huzarii, która już w tej chwili przygotowuje taką, takie wejście, którego pewnie nie zrobi nikt, bo nikomu nie zechce czegoś takiego zrobić. I to będzie takie nietypowe, wyjątkowe rozpoczęcie kampanii. Ja mówię, nikt tego na pewno w ten sposób nie zrobi. Zachowajmy to oczywiście dla siebie, nie rozpowszechniajmy szczegółów, bo te szczegóły będziemy wewnętrznie ustalać jeszcze, ale chodzi o to, żeby to było takie uderzenie, które zwróci uwagę Polaków na to, że ruch społeczny w Polsce istnieje, że ruch społeczny działa, walczy i że ruch społeczny na jesieni będzie znaczącą siłą w parlamencie, że bez naszego zdania nic w naszym kraju zmienić nie będą mogli. Oni oczywiście tego się boją, ale my teraz musimy zrobić wszystko, żeby tą siłę pokazać, żeby dobrze sprzedać nasz program i dlatego tutaj przy pomocy młodzieży chcielibyśmy, żebyśmy dzisiaj opracowali sobie, jak dobrze sprzedać nasz program w internecie. Żeby na Facebookach, wszędzie, ja się akurat na tym dobrze nie znam, ale wy Państwo wiecie, jak to zrobić, żeby, tak jak powiedziałem na poprzedniej konferencji prasowej, żeby doprowadzić do tego, żeby ruch społeczny ludziom z lodówki wyskakiwał. I widzicie Państwo, przedstawiałem cały program, nikt o programie nie powiedział, że ja to robię razy, ale o tej lodówce to nawet w domach się szczerze. To tak, w takich realiach żyjemy. I jak się nie zrobi jakiejś sensacji, czegoś sensacyjnego nie powie, to tego nie pokażą nigdzie. Zobaczcie, co było w Polsat News po ostatniej konferencji prasowej. No nie powiedzieli nic, ale to, że miałem ślany złoty ruch, pokazali we wszystkich wiadomościach. Więc no, będziemy musieli się też mniej więcej opierać na takich hasłach dobrych, sztandarowych, żeby można było to skutecznie sprzedać. Także, Szanowni Państwo, mówię, nie będę dzisiaj mówił o programie, bo chyba no, nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciele sztabu, koordynatorzy nie znali programu, przynajmniej test programowych, no, przynajmniej ja sobie tego nie wyobrażam, więc nie ma sensu mówić o czymś, co Wy doskonale już znacie. Natomiast proponowałbym, żeby się skupić dzisiaj właśnie nad, konkretnie nad strategią wyborczą, nad tym, jak rozpropagować i rozwiesić banery w całej Polsce, a już te banery zostały częściowo wyprodukowane. Taki baner kosztuje tam 100 zł, prawda? I chcieliśmy, żeby każdy okręg zakupił sobie 10 banerów, bo wiadomo, nie mamy pieniędzy, to nie mamy, ale myślę, że tam z okręgu 1000 zł zebrać nie jest jakaś tam wielka kwota. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga podstawowa sprawa to jest opublikować w lokalnych gazetach, lokalnej prasie baner i tezy programowe z takim krótkim opisem wejścia takim moim do programu. To też nie jest aż tak bardzo kosztowne, ale jeśli zaczniemy od tych mediów regionalnych, to myślę, że w drodze konkurencji to się zacznie rozwijać. A zobaczcie, że takie tygodniki, jak na przykład u nas tygodnik Siedlecki, tam gdzie mieszkam, sprzedaje się na 7 bodajże powiatów i naprawdę jest to jedna z najpopularniejszych gazet regionalnych.
i gdyby tak w każdym regionie każdy opublikował coś o ruchu społecznym, no to nie ma takiej możliwości, żeby społeczeństwo w Polsce nie wiedziało, kto to jest, co to jest ruch społeczny, z kim się kojarzy i jakie ma zadania, jeżeli chodzi o program wyborczy. Więc myślę, że dobrze wychodzi się na te tematy podyskutować. Ja bym może rozpoczął od może najbardziej uprzywilejowanych, może od ruchu niepełnosprawnych, jakby kolega Robert zechciał zabrać głos, bo akurat chciałem, żeby Piotr Szymonowicz ustąpił, zabierzesz jako trzeci, ale na pobie będziesz. No, także bardzo proszę. Ale kwestii powołania, można? No ale to później. Zaraz, potem. Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Bukarycz, startuję z okręgu 40 Koszaliński. Co ja mogę powiedzieć? No, zrzeszamy, spotkaliśmy się tutaj chyba dwa tygodnie temu, tak jak już pamiętam, czwartek ubiegły, z różnymi środowiskami osób reprezentujących osoby niepełnosprawne, bo powiedzmy sobie tak, że tych niepełnosprawności to nie jest tylko ktoś, kto jeździ na wózku, albo ktoś, kto jest niepełnosprawny umysłowo. To są rodzice, to są opiekunowie, to są osoby starsze. To środowisko jest tak szerokie, że ja na przykład sam też nie mam pojęcia o wszystkich niepełnosprawnych. Dlatego złączyliśmy grupy różnych grup społecznych, żebyśmy wypracowywali wspólne tematy, które będziemy później już przedstawiać dalej. Waldziu, proszę. Ty masz dużo lepszą gadanę. Gadanego. Jak się Państwo zauważyli, idea, że przyłączyliśmy się do ruchu społecznego, jest taka, że to jest ruch, który chce zmian w Polsce i osoby niepełnosprawne też tych zmian chcą. Poprzez ostatnie 25 lat no, nikt się naszymi sprawami nie zajmował poza 3 złote przed wyborami, żeby tak mniej więcej wszystko wyglądało. No i po prostu chcemy sami zająć się własnymi sprawami, bo no, nikt za nas tego nie zrobi. I to jest cała idea osób, które będą startowały z listy ruchu społecznego z ramienia osób niepełnosprawnych. Tutaj wypada się jeszcze dodać takie rzeczy, że my naprawdę w tych wyborach, które były 4 lata temu i 8 lat temu, mieliśmy wielu prominentnych, którzy nam obiecywali z Złotej Góry, że zajmą się sprawą niepełnosprawnych. Niestety po wyborach zapomnieli. Nie, cały czas to samo, bez reakcji. Co jest najgorsze, my nie żyjemy nawet na tym samym poziomie, który mieliśmy wcześniej. Nas upadla się z każdym rokiem coraz bardziej, odbiera nam się z każdego roku coraz więcej. Bo ja mogę na przykład powiedzieć z racji osoby niepełnosprawnej głowy, która porusza się na wózku elektrycznym, bo ja tym akurat wózeczkiem poruszam się w domu, bo moja choroba nie pozwala na to, żeby na miasto sobie nie pojechał. To koalicjanci rządzący zabrali w tym roku dofinansowania osobom niepełnosprawnym do zakupu wózków elektrycznych, a osobom niewidomym zabrano dofinansowania do linii brajlowskich. Przy czym trzeba na przykład sobie wspomnieć, że bardzo dużo mówi koalicja o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i jak to oni ich pięknie wprowadzają na rynek, ale jednocześnie zabierają im narzędzia, które są do tej pracy niepotrzebne. No bo co z tego, że ktoś mnie zatrudni, jak ja do tej pracy się nie dostanę? To tak wygląda. Ja już nie mówię o wysokościach dodatków opiekuńczych, bo tą sprawę najbardziej znają po prostu osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Ja na razie jestem na takim etapie, że mam się niczego opiekować. I co mogę dodać? Wczoraj była piękna wrzutka odnośnie tego, że teraz niepełnosprawnym to by się w Polsce żyło jak w krainie mlekiem i miodem płynącym. Zostały takie zapewnienia, tylko że do tej pory nikt nas nie zauważył. Kto tak zapewniał? Pani Kopacz. Pani Kopacz. Pani Kłamacz. Pani Kopacz. Może się chyba tak powiedzieć. Ostatnio była akcja, jak większość pewnie z Was widziała we Wrocławiu, gdyby miała
no, styczność z ludźmi z ulicy po prostu, nie podstawionymi tam osobami, które zadają pytania wyborcze tylko w Platformie, gdzie ona, wysłuchując problem, że tam jest opiekun osoby niepełnosprawnej, wyszła z takim pytaniem, żeby oni stworzyli jakąś grupę reprezentantów i żeby do niej przyszli i będą z nią rozmawiać. Tylko my byliśmy, ja nie byłem w styczniu, ja byłem w marcu, w czerwcu, pod kancelarią, pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim. Co, rozmawiała? I powiem wam, że nikt do nas nie wyszedł. Nikt do nas nie wyszedł. Ja im specjalnie krzyczałem przez te radyjko, że ja przyjechałem z Kołobrzegu ponad 500 kilometrów, tak? Mówię, a wy macie 50 metrów, żeby zejść na dół do nas porozmawiać. I nikt nie zszedł. Także wiemy, jak traktuje się osoby niepełnosprawne, a w szczególności, kiedy jest okres wyborczy. I tutaj nie można się na to nabrać. My bynajmniej na to nie pozwolimy i chcemy powiedzieć, bo przepraszam bardzo. I chciałbym powiedzieć, że nas, osób niepełnosprawnych, jak i osób bezpośrednio i pośrednio związanych z niepełnosprawnymi, jest w Polsce prawie 5 milionów. Bo każdy, powiedzmy sobie, w swojej rodzinie gdzieś ma jakąś osobę, która jest w jakiś sposób niepełnosprawna. Czy to jest niepełnosprawna intelektualnie, umowo, czy uległa jakiemuś wypadkowi, czy jest nikdoma, ślepa, głucha i jeszcze nie wiadomo co dalej. Czy to są rodzice, czy są dziadkowie, którzy wymagają opieki. To jest ta grupa, która jest najbardziej wykluczona. To już nie mówi się teraz, że jest narażona na wykluczenie, bo to już nie jest narażenie na wykluczenie, to jest środowisko wykluczone. Poza nawiasem społeczeństwa. Tak. Poza wszystko chyba już teraz. Masz drugi. Dziękuję bardzo, Robert, szanowny państwo, to rzeczywiście tak jest to, co powiedziałem na początku, że z wyborów na wybory wszystko się obiecuje, złote góry, niepełnosprawnym też, natomiast jaka jest rzeczywistość, to dzisiaj państwo widzicie. Natomiast no, zobaczcie, no, jakie ma zamierzenia właśnie, jaki cel ma ruch społeczny. A ruch społeczny ma właśnie za zadanie, żeby skupić wokół siebie wszystkie środowiska, żeby one swoje interesy mogły właśnie reprezentować w parlamencie. Chcemy, żeby właśnie delegacja osób niepełnosprawnych dostała się do parlamentu, bo wtedy będą mogły skutecznie bronić swoich interesów. Żeby górnicy dostali się do parlamentu, rolnicy. I nie każdy swoich interesów pilnuje, a żeby tych interesów dopilnować, wystarczy tylko realizacja naszego programu. Nic więcej robić nie trzeba. Realizacja programu, a te wszystkie sprawy będą powoli się załatwiać. Proszę bardzo, Piotr Mikołowicz. Słuchajcie, ja bardzo się cieszę z tego przystąpienia wszystkich osób niepełnosprawnych. Ja pamiętam, że premier Tusk, jak zaczynał kadencję, to szczególnie dużo uwagi poświęcił temu środowisku, bo że natychmiast o tym zapomniał. Ja, myśmy zimą będą chodzili pod kancelarię premiera jako ruchowości stosia demonstracji wspólnie z waszym środowiskiem. Wspieraliśmy was pod Sejmem i wspieraliśmy też to, żeby nie było wyróżniania opiekunów osób niepełnosprawnych, dorosłych i dzieci, bo zaczął się taki poziom, a moim zdaniem to jest niedobre traktowanie i takie przyjęliśmy stanowisko. Natomiast chcę powiedzieć tak, my doświadczenia Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej bardzo często spotykamy osoby bardzo ciężko chore i osoby niepełnosprawne, które dodatkowo jeszcze są zagrożone takim czynnikiem wykluczenia społecznego jak eksmisja i są bardzo zadłużone, dlatego że państwo nie wywiązuje się obecnie ze swoich obowiązków i ci ludzie walczą o zdrowie i życie swoich najbliższych, często powodają ofiarą banków, a jeszcze częściej likwiarzy. I potem przychodzą właśnie osoby, które powinny być noszone na rękach, kuchane i kuchane, zostają, jakby zostały jeszcze dodatkowo poszkodowane. Nie ma nie tylko taryfy ulgowej, ale jest takie wrażenie, że te władze, które decydują o tym, kto mieszka, kto nie mieszka, kto płaci, kto nie płaci, że te władze traktują te osoby słabsze, właśnie niepełnosprawne, jeszcze gorzej, a nie lepiej.
To się pomału zaczyna zmieniać w niektórych miastach, ale to jest wynik naszej walki, tak? To jest wynik i blokady przepisów, i to jest wynik i okupacji gabinetu burmistrzów, i to jest wynik wielkiej walki społecznej, żeby tym ludziom przyciągnąć uwagę i środków przekazać. Ja pamiętam taką scenę, przyszła do nas pani Małgorzata, która w wyniku choroby krążenia miała objęte obie nogi. A poszliśmy do spółdzielni WSM w Warszawie, żeby jej nie wyrzucali, żeby jej nie eksmitowali. Tak? Poszliśmy na radę spółdzielni. Tam było kilkadziesiąt osób. Bariera architektoniczna, dwa piętra bez windy, więc z mężem ją wnosiliśmy tam. No ja powiedziałem tym spółdzielcom, a jest to spółdzielnia z tradycjami, bo to jest warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, którą przed wojną tworzyła jeszcze Polska Partia Socjalistyczna. To są te słynne szklane domy. I raptem ta spółdzielnia wyrzuca na osobę tak poszkodowaną. A ja uświadomiłem tym spółdzielcom, jest to na filmie, można obejrzeć na YouTubie, jest film z tego posiedzenia, że to jest kobieta, która jeździ samochodem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, prowadzi ten samochód, pod Warszawę do Pęcic na pocztę, w nocy sklepuje dane, żeby płacić rachunki i utrzymać rodzinę. Tak? Ona mimo kalectwa nie położyła się i nie czekała pomocy, tylko walczy. I skończyło się moje wystąpienie tym, że ci spółdzielcy zamiast ją wykluczyć i wyrzucić, to ją przywitali owacyjnymi brawami. Bo zrozumieli, z kim mają do czynienia. Bo chcę powiedzieć jeszcze jedno. Ja bardzo szanuję osoby niepełnosprawne i chcę im pomagać. Ale to nie jest tak, że jak ktoś jest niepełnosprawny, to od razu jest po naszej stronie. Mamy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z Platformy Obywatelskiej, który jeździ na wózku i to jest bardzo zły człowiek. I on nie współczuje innym niepełnosprawnym, ani ludziom biednym w Polsce. Więc to nie jest jeszcze kwalifikacja. I dlatego my was witamy, bo wy jakby łączymy się z wami programowo, tak? Że walczymy o równość. Tak? O równość społeczną. To jest niezwykle ważne. Poza tym chcę powiedzieć, że po tym naszym wystąpieniu WSM, spółdzielnia, przelała całą kwotę zadłużenia na konto Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Kancelaria przelała pani Małgorzacie, a pani Małgorzata pieniędzmi spółdzielni zapłaciła dług spółdzielni. Tak? Brawo. Bo się zawstydzili. I my musimy te władze, te spółdzielnie, tych burmistrzów, tych premierów, tych ministrów i tych posłów zawstydzać. Pokazywać ich. Bo my wchodząc do tej koalicji, do tego ruchu, do tych wyborów, my nie przychodzimy z pustymi rękami. My przychodzimy z bardzo konkretnym dorobkiem. My w kampanii wyborczej będziemy chcieli prosić setki osób, rodzin, które nie zostały zlicytowane, które nie